Witam serdecznie w Kryminalnych Ekstra. Jaśmin z tej strony, a dzisiaj będzie o zaginięciu i morderstwie Tammy Vincent. Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Znak Litera Nowa, polskim wydawcą książki Sprawa dla Koronera, poświęconej sprawom prowadzonym przez amerykańskiego koronera Kena Holmesa. Prosiliście, by powrócić do tajemniczych zaginięć lub też spraw niewyjaśnionych, więc oto i wracamy. I na pierwszy rzut wybrałam sprawę Tammy Vincent, która jest bardzo ciekawa, ale przede wszystkim jest też wielowątkowa, dotykająca nie tylko tematu handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego młodych dziewczyn, ale też jest przykładem na niesamowite zbiegi okoliczności. Jest to też historia o uporze policji i koronerów właśnie, którzy przez 27 lat się nie poddawali i uparcie dążyli do rozwiązania tematu. Jest to też jedna ze spraw, którą uznaje się za ważniejsze, jeżeli chodzi o identyfikację, natomiast daje przez to nadzieję wielu rodzinom ludzi zaginionych przez lata, poszukujących informacji dotyczących ich bliskich. Gdzieś tam, że jest jakaś taka szansa, jakieś światełko w tunelu na ukojenie w bólu, przynajmniej dowiedzenie się, co się stało. Mówię ukojenie, bo szczęśliwego finału tutaj nie ma. Sprawa nadal pozostaje, jak mówię, nierozwiązana, cały czas stawiając wciąż aktualne pytania, jak dużą rolę odegrała tu korupcja i zorganizowana przestępczość, bo tu, jak mówię, wiele, wiele wątków poruszymy. Nie złapano wciąż sprawcy, nie wytypowano żadnych podejrzanych, chociaż są oczywiście ludzie, którzy do dzisiaj starają się znaleźć zwyrodniaca i są jakieś tam teorie, o których porozmawiamy, co też, kto też mógł być odpowiedzialny stać za zabójstwem tej młodej dziewczyny. Biorąc pod uwagę też skomplikowanie całej tej sprawy, to tak naprawdę cudem jest, naprawdę serio cudem, że Tammy w ogóle została zidentyfikowana. Wiem, jak to trochę zabrzmi, ale czytając o tym przypadku ma się takie nieodparte wrażenie, że te niesamowite zbiegi okoliczności, te zrządzenia losu tak wyglądają właśnie, jakby Tammy Vincent wręcz chciała być zidentyfikowana gdzieś tam i by jej rodzina dowiedziała się, co się z nią stało. Ale zacznijmy więc od samego początku. Tammy Vincent urodziła się w 1963 roku w Tulsa w Oklahomie jako jedna z dwóch córek rodziny farmerów. Specjalnie długo w tej Oklahomie to nie pomieszkali, dlatego że niedługo po narodzinach jej siostry Sandy, tej młodszej siostry, rodzina przeniosła się do hrabstwa Okanogan w stanie Washington, gdzie po prostu powoli zapuścili korzenie i tam także zajmowali się rolnictwem. Nie wiem dokładnie, co oni uprawiali. Źródła mówią tylko wyłącznie o farmie, więc może to były świnki, a może jakieś badyle, nie wiem. Tammy była dość niespokojnym dzieckiem, wręcz żywym srebrem, lubiącym różnego rodzaju wyprawy, psoty, zabawy, żarty i przygody. O jej dzieciństwie wiadomo niewiele, ponieważ źródła są bardzo skąpe w tej kwestii, a trochę szkoda. Jedyne, co się uchowało, jedyne, co potrafiłam znaleźć, to taka anegdota opowiedziana po latach przez młodszą siostrę Tammy i wspominała właśnie, że pewnego dnia, kiedy właśnie Tammy no, była dzieciakiem tak naprawdę, ona zamontowała dumnie prędkością jeszcze na swoim rowerze marki Schwinn i zjechała po stromym zboczu, goniąc za wiewiórkami. By się później chwalić, później, że dobiła do 50 mil na godzinę. Więc taki z niej łobuz był. Do ile dobiły wiewiórki, to już nie wiadomo, ale pewnie szybciej biegły niż ten rower, no bo ich nie dorwała. Przynajmniej anegdota o tym nie wspomina. Wsi spokojna, wsi wesoła i wiewiórkowa, no ale kiedy Tammy wkroczyła w okres takiego buntu, dorosłości, dojrzałości, zaczęła tam powoli, powoli się buntować, no to zaczął się także poważny konflikt z rodzicami. Z czego on wynikał dokładnie? Nie mam bladego pojęcia. Źródła podają tylko tyle, że coraz częściej się spinała z tymi ludźmi, co jej życie dali i dach nad głową zapewniali.
I w końcu zmęczona tą kontrolą rodzicielską, czy też innymi tam kwestiami, które padały, no oraz życiem pod jednym dachem z nimi, to swoją drogą, w wieku 16 lat Tammy Vincent uciekła z domu. Po prostu pewnego dnia po prostu stwierdziła, że ma dość i się uspakowała i wyszła. Czy to był tylko bunt, czy były też jakieś inne przyczyny? Niestety nie wiemy. Zresztą może nie ma to większego znaczenia dla samej esencji tej historii i co się z nią stało. Ta cała akcja, kiedy ona się wyniosła z domu rodzinnego, to była mniej więcej jesienią 1978 roku. Ona miała, jak mówię, mniej więcej wtedy 16 lat. No i postanowiła być niezależna. Stwierdziła, że da sobie radę i ciągnęło ją trochę do tego wielkiego świata. A ten wielki, wspaniały świat taki cudowny znowu nie był. Wręcz miał długie, czarne, kręcone zęby. Mianowicie, to taka mała notka historyczna, tak żebyśmy mniej więcej wiedzieli, jakie wydarzenia wtedy miały miejsce. Historyczna, dla wielu nawet może i antyczna. Mówimy o końcu lat 70., początek lat 80., więc to był taki czas dość interesujący, szczególnie dla młodych i zbuntowanych, delikatnie powiedziawszy. To czasy Charlesa Mansona, zabójstw Teda Bundy'ego, Jonestown i zbiorowego samobójstwa tysiąca osób, no ale także pokolenia, które żywiło wielką chęć prowadzenia się w sposób niekonwencjonalny. Nie, że to była jakaś wielka nowość, bo chyba każdy młody człowiek gdzieś tam by chciał zrobić coś innego i coś nowego, nie tylko to pokolenie. Natomiast nawet wspominając te powyższe przykłady, ta chęć wolności i buntu to się kończyła czasem nawet dość bardzo źle. Niestety samodzielność to nie tylko gryzanie pod kołami pędzącego roweru. Szybko się okazuje, że ucieczka z domu to nie jest sielanka, życie na własną rękę to nie jest wcale takie proste. Nie tylko dlatego, że trzeba samemu zrobić pranie i śniadanie. Tammy była jednak uparta, żeby nie powiedzieć zbyt uparta, i uporczywie bardzo chciała dać sobie radę, absolutnie nie chciała do domu wracać. Przeniosła się do Seattle, gdzie przez jakiś czas pałętała się trochę po takich miejscówkach dla młodzieży, czy różnego rodzaju, no nie wiem, że rodzinach zastępczych, ale w jakichś takich schroniskach przebywała, gdzieś tam funkcjonowała w tych trybach, no ale to było gorzej niż ci rodzice. Więc zwiała ponownie i jakby zaczęła żyć na własną rękę. Trzeba było na to życie jednak jakoś zarobić, no a ponieważ była ładna, to w końcu znalazła pracę, no tutaj się zaczyna dramat, w takim przybytku, który nazywał się Tease and Rip, co można przetłumaczyć na pokuś i zedrzyj. I jak się można łatwo domyśleć, to nie był to sklep zoologiczny z chomikami, tylko coś pomiędzy peep showem a klubem ze striptizem, z takim podejrzeniem, a po pewnym momencie i pewnością, że tam się nie tylko i tańczyło, ale i inne bezeceństwa odprawiało. Za pieniądze, niestety. No i owijając bawełnę, to po prostu był dom publiczny, mniej lub bardziej. Podejrzany lokal, innymi słowy, znajdujący się w centrum, jak to określają źródła, takiej swoistej dzielnicy Czerwonej Latarni, czy ówczesnej dzielnicy Czerwonej Latarni, bo jak tam byłam, to nic takiego nie zauważyłam, w okolicach Seattle SeaTac Airport, czyli lotniska międzynarodowego Seattle, tam gdzieś w okolicach Tacomy. Więc elegancko rzecz ujmując, najgorszy scenariusz dla tej młodej uciekinierki. No ale weszła w taki, a nie inny świat. Na bank nie tak, Tammy wyobrażała sobie wolność, ale nie bardzo miała możliwość wyjścia. Niestety, jak się wplątała w tego różnego rodzaju układy, to już nie mogła uciec. Tutaj już właściwie klamka zapadła. Ja wiem, że to wydaje się takie mało realne, no bo z domu zwiała, z tych różnego rodzaju systemów, jakichś domów zastępczych zwiała, a stamtąd nie mogła. No nie mogła, bo jej pilnowano i to dość mocno, szczególnie, że te wszystkie tańce na rurach wszelkiego rodzaju, delikatnie mówiąc, to były średnio legalne. A przecież dziewczyna była bardzo młoda, niepełnoletnia, a tam takie dość poważne fikumiku nawet odchodziło. Co z rodziną, zapytacie? Nie interesowała się córką, o co chodzi? No oni szukali tej Tammy sporadycznie, być może licząc na to, że się wyszumi i sama wróci, być może wciąż pozostając w nią w jakimś tam konflikcie. Latem 1979 roku, więc niecały rok po tej całej ucieczce, Tammy odwiedziła nagle dom rodzinny. Co pchnęło ją do tego spotkania? Nie wiem. Być może była to kwestia właśnie tego, że rodzice chcieli dowiedzieć się, czy wszystko z nią w porządku. Natomiast to spotkanie było bardzo, bardzo dziwne. Nie wiem, czy byli przy tym rodzice tak w ogóle. Wiem, że na pewno była siostra. W każdym razie Tammy została jakby podwieziona samochodem, który prowadził jakiś nieznany nikomu osobnik i nie wysiadając z tego samochodu, zamieniła parę słów Sandy, ale się zachowywała bardzo dziwnie, jakby ostrożnie, nie wiem, pilnowała swoich słów. Te informacje są takie bardzo szczątkowe. Nie chciała lub też nie mogła w ogóle wysiąść z tego samochodu i bardzo szybko ona razem z tym człowiekiem, który prowadził, odjechali w tak zwaną siną dal. Kim był ten człowiek?
jaki to był samochód, siostra nie pamięta, więc tak wyglądało to wszystko bardzo niehalo. To by nam się przydały jakieś informacje rzeczywiście, na czym polegał konflikt, no bo tutaj dziewczyna 16-17-letnia z jakimś obcym człowiekiem w samochodzie, rodzice nie reagują, natomiast no niestety tych informacji nie mamy. Co się dzieje dalej? Im dalej las, w tym gorzej, im więcej się dowiadujemy o tej całej sprawie, o tej całej sytuacji tam, i to tym bardziej zobaczyć można, że dziewczyna się wplątała w naprawdę dużą aferę. W gniazdo os wlazła wręcz. W sierpniu 1979 roku policja dokonała najazdu na klub. Inne źródła znowu podają, że było to mieszkanie nad tym klubem, gdzie Tammy pracowała. Ten lokal, znajdujący się przy South Street numer 180, był słynny, no tak, z bezeceństw różnego rodzaju. A przede wszystkim, co było powodem przeszukania oczywiście, zmuszania młodych dziewczyn do prostytucji. Policja, wchodząc tam i zauważając tą młodziutką Tammy, to się szybko zorientowała, że dziewczyna wie co nieco, nawet więcej niż to nieco, więc zaoferowano jej układ. Stwierdzili, no dobra, no to my jakoś tutaj to zorganizujemy, żeby cię z tego wszystkiego wyrwać. Obiecano ją wysłać do takiego bezpiecznego miejsca, tego bezpiecznego domu, jeżeli będzie zeznawać właśnie przeciwko swoim pracodawcom, i to takim pracodawcom w cudzysłowie, bardziej jakby tutaj ludziom, którzy ją przymuszali do tego, do tej profesji, i też jakby nakieruje ich na różnego rodzaju dowody. A mówimy o sprawie, która tak naprawdę była dość mocna. To nie była jakaś tam kwestia tylko wyłącznie jakichś 2-3 osób jakiegoś mojego klubiku. Nie, nie, nie. My to mówimy tak naprawdę o ludziach, którzy trzęśli tym półświatkiem. Według rozeznania stróżów prawa głównymi winnymi była taka organizacja przestępcza, jakaś taka grupa składająca się z członków gangu motocyklowego Gypsy Jokers oraz lokalnych biznesmenów, mniej lub bardziej szanowanych. Aż w tej perspektywie to już w ogóle chyba nieszanowanych. Natomiast dokładnie tych buców, tych wszystkich jakby tam ludzi rządzących tym, było 5 sztuk. I się właśnie zajmowali przymuszaniem do nierządu pod przykrywką jakichś tam sklepików z pisemkami zawierającymi nie do końca obranych ludzi. Miejmy nadzieję, że tylko ludzi. Swoją drogą Tammy, która wtedy była mniej więcej 17-letnia, była poszukiwana jako osoba zaginiona przez Department of Social and Health Services, taki odpowiednik naszej trochę opieki społecznej. Była niepełnoletnia, pod czyjąś opieką musiała być, więc była pod opieką systemu. Z drugiej strony też na przykład, to jest też ciekawe, jak ten system działał, więc nawet nie wiem, jakie i czy w ogóle miała możliwości, żeby odmówić tej ofercie policji, bo nie powiedzieli tam, będziesz dziewczyną świadkiem, a nie wiadomo, czy ona mogła powiedzieć, na przykład nie chcę być świadkiem, w ogóle nie mam ochoty się w to opakować. Chyba nie miała żadnych możliwości, szczerze mówiąc. Więc niestety weszła między młot i kowadło i się to skończyło, no niestety się to skończy słabo. Co się dzieje dalej? 2 dni po tym rajdzie policji dziewczyna została odtransportowana do Spokane, cały czas w stanie Waszyngton, do tak zwanego właśnie bezpiecznego schronienia. Jednak tutaj w ogóle nastąpił taki problem logistyczno-prawny, mianowicie tam, jak pamiętamy, była nieletnia. Więc właściwie ona nie powinna być w tym jakimś bezpiecznym domu, tam dla świadków czy tam dla kogo. Więc przetransportowano ją do takiego jakby domu zastępczego. To było w ogóle daleko w miarę od Seattle, jakieś 5 godzin od tych wszystkich strasznych miejsc, więc ona powinna być jeszcze bardziej bezpieczna tak naprawdę. Więc niby wszystko okej, okay, prawda? No nie, jakby no niestety nie okej. Okay. Bo to, co miało wstąpić chwilę później, jest jakaś wielka masakra, szczególnie jeżeli chodzi o system jako taki. Bo tak naprawdę, jak sobie popatrzymy na tą sprawę, dobra, dziewczyna popełniła błędy, uciekła z domu, była przymuszona do prostytucji, natomiast tutaj ją system niesamowicie zawiódł. Mianowicie prawnik pracujący dla tego klubu, czy właściciela sieci tych klubów, w każdym razie tej całej organizacji przestępczej, która tam trzęsła tymi klubami, sekshopami i tak dalej, wyśledził, gdzie się dziewczyna przebywa, a następnie przekonał pracowników tego schroniska, żeby mu tą Tammy wydali. No bo przecież na dobrą sprawę, po co ona się tam ma męczyć, gdzieś się szlajać u jakichś obcych ludzi, przecież on jej zapewni wszystko, więc zapraszamy, dziewczynka ze mną pójdzie, dziękuję, do widzenia. I żeby było ciekawiej i tragiczniej, to oni mu tą dziewczynę normalnie bez problemu wydali. On przyszedł, poprosił i oni powiedzieli, to z tym panem pojedziesz. Niektóre źródła podają, że jeden z pracowników zeznał później, że Tammy w ogóle uciekła. Że to oni nie mieli z nim nic do czynienia, że ona sama chciała. Takie informacje przynajmniej pojawiały się w prasie i materiałach archiwalnych. No jednak później już się okazało, że to żadna ucieczka nie była, tylko po prostu dali chłopska tych bandytów. Została po prostu zmuszona wręcz, żeby wrócić z tymi ludźmi, z ludźmi, przeciwko którym miała zeznawać. Dobry plan, świetny plan, gratulacje.
Takie rzeczy w Seattle pod koniec lat 70. 10 września 1979 roku Tammy była widziana, gdy wsiadała do srebrnego Lincolna Continentala przy motelu przy Aurora Avenue North, właśnie w towarzystwie jednego z tych prawników, czy też współpracowników tej grupy przestępczej. Ten człowiek jakoś tam, ktoś go tam rozpoznał. Ten konkretny samochód zresztą także był znany w okolicy, że on jest właśnie własnością tych kolesi, którzy stali za siatką tych niefajnych lokali. Więc nie wiadomo, jakby oni nad nią trzymali pieczę. 11 września, podczas jakiejś tam nasiadówy, jakby tam jakiegoś tam zebrania, dokładnie jak to się nazywa, to nie wiem, sąd przyznał jej status potencjalnego świadka i nakazał stawienie się na przesłuchanie. Czyli to tak trochę wygląda, jakby ktoś tutaj dostał jakiś cynk. Dlatego się pojawiają teorie właśnie spiskowe lub mniej spiskowe o jakiejś tam korupcji, że ktoś coś wiedział, bo 10 ona tam widziała, widziana była wsiadająca do samochodu, a 11 września tutaj taki temat. Jak ważnym miała być świadkiem? Ciężko mi powiedzieć. Niektóre źródła znowu podają, że miała być jednym z ważniejszych świadków w sprawie, a drugie mówią, że tak na dobrą sprawę jej zeznania nie były takie znaczące. Oczywiście na żadne przesłuchanie się nigdy nie stawiła, żadnych dowodów też nie przekazała. Czy zmieniłoby to losu procesu i tych ludzi, którzy stanęli przed sądem? I tak, bo oni tak jakby tam musieliby się stawić i ten proces by się odbył. No cóż, ciężko orzec, o tym procesie zresztą później powiem. Jednak po prostu, no, ją postanowiono zniknąć. I tyle. Znaczy otrzymała to wyzwanie tam stawienia się przed sędzią, to znaczy wysłano gdzieś tam chyba do tego domu, gdzie już jej dawno nie było. Właśnie w tej kwestii, że tam ma zeznawać w sprawie dochodzenia, w sprawie siatki handlarzy żywym towarem, czy też gangu sutenerów działających na terenie Seattle, była zagrożeniem, no ale nawet, no przecież tego wyzwania nawet nie mogła odebrać, no bo już jej tam po prostu nie była. Co ciekawe, rodzina Tammy nic nie wiedziała o dochodzeniu. Nikt ich nie powiadomił, ani nikt nie poinformował. No to jest trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że jak mówię, dziewczyna była cały czas nieletnia, ale tu jest tyle dziwnych rzeczy w tej sprawie, że to tylko załamuje ręce do kostek nawet, nie do kolan. Wygląda to wręcz tak, jakby ona w ogóle tego kontaktu z rodzicami czy z rodzeństwem mieć nie chciała, ale to jest nie do końca prawda. Mianowicie ostatni kontakt z Tammy, no to był właśnie pod koniec lata. Gdzieś tam mniej więcej pod koniec sierpnia, kiedy ona chyba była w tym domu jeszcze, ponieważ ona zadzwoniła do swojej siostry. Jeszcze zanim została oddana tym swoim sutenerom pod opiekę. Ona zadzwoniła, była bardzo przerażona, przybita, mówiła, że ona bardzo, bardzo chce wrócić do domu, że obawia się, że jej życie może być zagrożone i tak już mówiła, no ja już z tego żywa nie wyjdę, ja skóry nie ocalę. Że to już za daleko poszło, ale nie zdradziła żadnych większych szczegółów, tylko po prostu prosiła, żeby pozwolono jej wrócić. Czy ona nie mogła wtedy wrócić do domu, była pod opieką policji, czy jak to wyglądało, nie wiem. W każdym razie to jest ostatni raz, kiedy rodzina jakby miała z nią jakikolwiek kontakt. Następnym razem, kiedy widziano Tammy, już podejrzewa się właściwie, że to była Tammy, to było w San Francisco, w okolicy Palace Theater. Tam, jak się doszukałam, przez chwilę podobno pracowała, czyli ci sutenerzy ją znowu zmusili do pracy. 25 września 1979 roku cały czas sprzedawca w sklepie Woolworth na rogu Market i Powell, swoją drogą już zresztą nieistniejącego, tego sklepu, nie sprzedawcy. Zresztą ja nie wiem, jak się sprzedawca ma w tym momencie. W każdym razie ów mężczyzna zauważył człowieka właśnie w białym garniturze w towarzystwie młodej dziewczyny, bardzo młodej. Dziewczyna miała mniej więcej 170 cm wzrostu, bujne, jasno-brązowe włosy ujęte w taką fryzurę typu afro i na oko około mniej więcej 55 kg, czyli ogólnie odpowiadała opisowi Tammy Vincent. Mówimy o San Francisco, to stan Kalifornia, ona była szukana w Seattle, w stanie Waszyngton, więc to kawał drogi, no niby to samo wybrzeże, ale nikt nie podejrzewał, że ona by mogła być akurat tam, więc ją daleko dość wywieźli. Jej towarzysz, czyli tam jak ona była z tym mężczyzną w tym sklepie, on kupił farbę, aceton oraz szpikulec do lodu, zapłacił i oboje wyszli. I to był ostatni raz, kiedy ktoś widział Tammy żywą. Oczywiście sprzedawca nie miał żadnego powodu, żeby opowiadać policję czy cokolwiek takiego, no bo po prostu ktoś przedzrobił zakupy, później się po latach okazało, że to był związek z morderstwem. Co stało się dalej? Tak naprawdę ciężko powiedzieć, bo niestety, jak mówię, sprawa jest nierozwiązana, ale 26 września, czyli dzień później,
Około 8:50 rano mężczyzna uprawiający jogging, tam gdzieś sobie biegający dla zdrowia, przemierzał plażę Tiburon w hrabstwie Marin w Kalifornii. Mniej więcej było to Richardson Bay Park na końcu Greenwood Beach Road, tak dokładnie jakbyśmy mieli się odnieść. I tam w tym miejscu on odnalazł zmaltretowane i spalone ciało. Natychmiast oczywiście zawiadomił policję, która pojawiła się na miejscu zbrodni, zaczęła przeszukiwać to miejsce zbrodni. No i tutaj zaczyna się dramat. Ofiara nie została zidentyfikowana i nie zostanie jeszcze przez długi, długi czas. Biorąc pod uwagę fakt, że szukano, jak mówię, tam i szukano w stanie Waszyngton, tutaj mamy Kalifornię, więc właściwie nawet nie wiedzieli, kto to jest. Natomiast na pewno liczyli, że tam gdzieś wyjdzie w trakcie śledztwa, zabezpieczono oczywiście to wszystko. No i te ustalenia śledczych, według ustaleń śledczych ostatniej chwili, tam i Vincent były niesamowicie tragiczne. Dziewczyna została dźgnięta 43 razy szpikulcem do lodu, który właśnie w jej towarzystwie był kupiony, a gdy próbowała się wyrywać, uciekać, została dobita strzałem w tył głowy. Następnie ktoś oblał jej ciało acetonem i podpalił. Szczególnie twarz, która była wręcz stopiona do tego poziomu, że nie przypominała już ludzkiej. Szczątki, które przesłano do badań, były w takim stanie, niemożliwiającym właściwie żadnych badań za bardzo. Natomiast ustalono tylko tyle gdzieś tam ze strzępków tego, co się ostało, że ofiara była ubrana w czarną bluzkę z krótkim rękawem, beżowe spodnie, buty na obcasie. Stwierdzono także, że miało jasno-brązowe włosy, niebieskie oczy, a na paznokciach zachował się ślad czerwonego lakieru, ale to nie wystarczało do jakiejkolwiek identyfikacji. Nie wiadomo było, kto to jest. Taka straszna śmierć. Na miejscu zbrodni odnaleziono zresztą sporo śladów. Znaleziono ten szpikulec do lodu oraz pojemnik po acetonie i łuskę po tym śmiertelnym strzale, więc to się wszystko zgadzało z ustaleniami śledczych. No i zaczęto rozpytywać świadków, czy kto coś widział, czy kto coś wie. I się okazało, że rzeczywiście pojawiło się parę osób, które gdzieś tam podały jakieś szczegóły. Z ich zeznań wynikało, że na plaży około 3 w nocy gdzieś tam pojawił się jakiś ogień. Natomiast nikogo nikt nie zaalarmował, dlatego że sądzili, że ktoś sobie jakieś ognisko pali nielegalnie czy coś takiego. I ktoś też wspominał, że zauważył vana o bliżej nieokreślonej marce i kolorze, który tam z piskiem opon opuszczał okolice. Więc zakłada się, że to był morderca, tak? Niestety ani te dowody, ani to miejsce zbrodni, ani te ślady, ani te zeznania niestety nie prowadziły do jakiejkolwiek konkluzji. Jak mówię, ponieważ ofiary nie można było zidentyfikować, nie wiadomo kim była. Została pochowana w bezimiennym grobie o numerze 1932-4 w Garden of Devotion, znajdującym się w Valley Memorial Park w Navarro, dokładnie 12 grudnia 1979 roku. Próbowano dowiedzieć się, o co chodzi, gdzie, kto, no ale jak mówię, dziewczyna nie miała żadnych znaków szczególnych, biżuterii, blizn, już nawet nie mówiąc o tym strasznym spaleniu tych zwłok. Więc nie mieli właściwie niczego, żeby ich zaprowadzić na jakiś ślad. Sprawdzono kilkaset tropów, bo trzeba przyznać, że policja bardzo się zaintrygowała tą sprawą, bardzo chciała dowiedzieć się, kto to był. No ale w pewnym momencie trzeba było rozłożyć ręce i się w jakimś stopniu, przynajmniej na ten czas, poddać. Szczątki tam zostały później 2 razy ekshumowane, ale o tym później. Co się dzieje w Seattle? No bo w Seattle przecież jest jej rodzina, ona gdzieś wyparowała właściwie, więc nikt jej nie szuka. No szukają jak najbardziej, no ale ślad też tam zaginął. Nikt się bardzo nie kontaktował z Kalifornią, chociaż właściwie na tym etapie chyba by nie bardzo to coś dało, bo tam chyba nie było jakichś takich informacji, nikt tego nie zebrał, że ciało znaleziono w Kalifornii, to może odpowiadać jakiejś dziewczynie zaginionej gdzieś tam w okolicach Seattle. Rodzina też szukała, pukała, pytała, no ale to nie dawało żadnych efektów. No i w końcu musi ruszyć ten proces, no bo ona była też poszukiwana z jednej strony przez rodzinę, jakąś tam opiekę społeczną, taką a nie inną, przez policję, ale też głównie przez to, że miała być świadkiem w procesie. I ten proces w końcu rusza w marcu 1980 roku. No i jeżeli myślicie, że będę Was zanudzać jakimiś detalami w tym względzie, no to nie będę, bo ich po prostu nie ma. Są tylko takie szczątkowe opisy w artykułach różnego rodzaju, że zapadły wyroki. Te wyroki były dość niskie.
Właściciel tych przybytków, czy jak pisała prasa, seks shopów, chociaż nie były tylko oczywiście tylko właśnie seks shopy, otrzymał wyrok 5 lat za promowanie prostytucji, natomiast pozostali do 8 lat pozbawienia wolności. Dokładnie, nie mam żadnych informacji, kto ile dostał. Głównym oskarżonym, tam jakichś w innych źródłach pojawia się to później, był Joy Willie Brown, taka nieco szara eminencja półświatka w Seattle. Zresztą facet miał sporo za uszami. Nazywany był lokalnym ojcem chrzestnym wręcz i wcześniej pracował w biurze gubernatora, więc miał tam powiązania różnego rodzaju. Oczywiście gubernator nic nie wiedział o jego przekrętach, żeby to było jasne. W 1983 roku, padła też taka informacja, został on skazany w procesie udowadniającym mu sutenerstwo, lichwę i wymuszenia, więc on tam za kraty poszedł siedzieć. Natomiast to trzeba przyznać, że właśnie Brown to był taki człowiek, który trzymał za pysk cały tego typu biznes w Seattle, posiadając w sumie 29 różnego rodzaju biznesów tematycznych, tak to ładnie nazwijmy. Ten proces, czy też seria procesów, zależy jak na to spojrzeć, był właściwie takim skandalem, który poruszył najwyższe władze stanu Waszyngton. Więc to nie przeszło tak zupełnie bez echa. To była gruba sprawa. I Tammy była gdzieś tam w tych kwestiach powiązana. Ciekawostką jest to, że archiwa bardzo milczą na temat tej rozprawy i tej całej historii. O Tedzie Bundym to wszystko można znaleźć, włącznie z faktem, jakie lubił kluski i jak sąsiadcy zmywał naczynia, a tutaj cisza. Z jednej strony oczywiście możemy przyjąć, że być może nie było to specjalnie ciekawe, gdzieś tam to w archiwach jest, ale nie ma co tego upubliczniać, bo właściwie tu opinia się jakoś tak przesadnie na tym nie skupiała. Z drugiej strony to woda na młyn różnego rodzaju teoriom spiskowym. Czy ci ludzie mieli jakieś powiązania z morderstwem Tammy Vincent? Tak można byłoby założyć, tak jak mówiłam. Tammy formalnie była zaginiona. W Kalifornii w ogóle o tym procesie za bardzo nikt nie mówił. Nie mogę powiedzieć, że nie słyszał, bo nie wiem, czy nie słyszeli gdzieś tam, może to się gdzieś odbiło w jakichś mediach, ale nie wiązali tego na pewno ze spalonym ciałem, które znaleziono na plaży. I tyle przez długie, długie lata było wiadomo. Przez 27 lat służby zarówno w Waszyngtonie, jak i w Kalifornii próbowały rozwikłać dwie, wydawałoby się zupełnie niezależne od siebie zagadki, dwie niezależne sprawy. I gdyby nie upór śledczych, technologia i niesamowite szczęście, bo to też kwestia szczęścia jest tutaj, odgrywa rolę, ta sprawa do dzisiaj mogłaby nie zostać rozwiązana. Znaczy, rozwiązana do końca nie jest, no ale ciało zostało w końcu zidentyfikowane. Jak do tego doszło? W kwietniu 2001 roku przypomniano sobie o tym temacie, weszło DNA, były nowe metody, a sprawa trochę siedziała w głowach śledczych, którzy pamiętali to ciało, wracali do tej sprawy co jakiś czas. No i postanowili jakby ten temat przywrócić. To serio było naprawdę straszne morderstwo, do tego jeszcze nie wiadomo kto to był, więc otworzono tą sprawę oficjalnie w Kalifornii i zaczęto grzebać. 14 czerwca 2002 roku ekshumowano szczątki i pobrano próbkę z kości czaszki i chyba jeszcze jakiejś jednej kości, wysłano do laboratorium, które się specjalizowało właśnie w DNA, to był Department of Justice w Richmond. W ten sposób próbowano rozwikłać nie tylko tą sprawę, bo kwestia Tammy Vincent to nie był jakiś wyjątek, ale wiele innych, biorąc pod uwagę możliwości nowej technologii. Pobierano próbki, ekshumowano ciała, próbowano sprawdzić, czy można się czegoś nowego dowiedzieć o tych ofiarach. Niestety z pobranych tych próbek podczas tej pierwszej ekshumacji, no to się okazało, że niewiele można, dlatego że uzyskano tylko 9 z 13 niezbędnych markerów DNA wymaganych, żeby stworzyć właśnie taki profil genetyczny, żeby to tam gdzieś tam dalej puścić, więc znowu słabo. Co się dzieje w Seattle, bo mówimy o Kalifornii, a w Seattle wybucha afera, kolejna afera, tym razem nie jakby polityczna, nie jakby tego typu kwestie, a mianowicie zostaje złapany jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców XX wieku, Green River Killer. No to Seattle to swoją drogą też ma tych seryjnych morderców całe archiwa, sporo ich tutaj jest. Gary Rugway, bo tak naprawdę się nazywał Green River Killer, zamordował przeszło 49 kobiet, a według niektórych nieoficjalnych źródeł nawet 90. Działając przez lata na terenie stanu Waszyngton, kolejny milusiński, jak mówię, co za popularna miejscówka, mówię dlatego, że Ted Bundy też tutaj śmigał, Green River Killer zabijał głównie młode prostytutki.
To jest swoją drogą sprawa na kolejny odcinek, nie chcę tu za bardzo w to wchodzić, natomiast podejrzewano, że być może Tami była jego ofiarą, dlatego że nie wszystkie jego ofiary zidentyfikowano. No i w lutym 2003 roku pobrano próbki śliny od matki, od siostry Tami, licząc, że dzięki temu zidentyfikują dziewczynę jako jedną z ofiar. Niestety to się nie powiodło, no bo Tami nie była ofiarą Green River Killera, natomiast próbki zostały, a to jest bardzo ważne, przechowywane w University of North Texas w Fort Worth, stały się częścią takiej kolekcji właśnie Centrum Przechowywania Śladów Biologicznych. Żeby w razie czego, no bo wiadomo, że tutaj dziewczyna zaginęła, więc być może kiedyś gdzieś coś znajdą. I znajdą, właśnie o to chodzi. Tymczasem w 2005 roku w Kalifornii trwają aktywne działania, żeby zidentyfikować tą konkretną dziewczynę. Ona była nazywana John Doe Stiburon, tam właśnie, gdzie znaleziono ją, od tej plaży, gdzie ją znaleziono. I próbowano naprawdę wszystkiego. Od portretów pamięciowych, do zdjęć rekonstrukcji twarzy. Swoją drogą polecam bardzo ciekawy artykuł o fotografie, który takimi rzeczami się zajmuje, robiąc właśnie zdjęcia tego typu rekonstrukcji. Tami za bardzo na tych zdjęciach, gdy rekonstrukcja co do siebie jest za bardzo niepodobna. I ostatecznie to nie pomogło, ale ogólnie pomaga. Znaczy te wszystkie fotografie i te rekonstrukcje, żeby było jasne. Detektywi zaczęli szukać dowodów i śladów zabezpieczonych z miejsca zbrodni, no bo widzieli, no dobra, no to jak nie wiemy, kto to jest, no to może te, jak odkryjemy te wszystkie tematy, które znaleziono na tej plaży, coś nam więcej powiedzą. To nie było takie proste, dlatego że te wszystkie akta i te pudła zawierające te wszystkie elementy zmieniały miejsce zamieszkania przeszło 4 razy. Więc trochę się naszukali, natomiast w pewnym momencie w końcu doszło do przełomu. W 2006 roku znaleziono jeden, jedyny włos, który się nadawał do badań, nie był uszkodzony, ani zwęglony, ani nadpalony, ani tam potraktowany jak właśnie tym acetonem, więc udało się im to znaleźć. 3-centymetrowy włos łonowy w 2005 roku właśnie został wysłany do Department of Justice w Kalifornii, żeby tam zatwierdzić te badania, żeby to tam jakoś tam poszło, i w 2006 roku właśnie do tej wielkiej bazy w Teksasie to wysłali, żeby sprawdzić, czy przypadkiem właśnie nie mają jakichś tam innych śladów, jakichś innych profili, z którymi można ten temat porównać. No i mamy przełom. Dzięki temu jednemu znalezisku udaje się stworzyć pełen profil DNA, a w lutym 2007 roku znajduje się zgodność pomiędzy właśnie tym profilem DNA z tego włosa i wcześniej zachowanymi próbkami od siostry i matki Tami. 27 lutego został powiadomiony detektyw pracujący przy tej sprawie, który od razu postanawia poinformować rodzinę i powiedzieć, że po 6 latach od otworzenia sprawy w 2001 roku otworzyli, w 2007 roku właśnie nastąpiła ta identyfikacja, mógł podjechać tam i w końcu powiedzieć, co postanowił zrobić osobiście. 6 lat im to zajęło. Pamiętajmy też, że to były jakby dwa niezależne działy pracowały nad tą sprawą. To też utrudniało, prawda? Próbki były wysyłane niezależnie od siebie. Tu jest ta kwestia szczęścia, że gdyby nie ten Green River Killer, gdyby nie podejrzewano, że Tami mogła być jego ofiarą, to być może tych próbek nigdy by nie pobrano. Więc tak to się jakoś złożyło. Było to też tak, że pierwszy raz, kiedy znaleziono szczątki osoby zaginionej w stanie Waszyngton w Kalifornii, właśnie na podstawie tego typu działań. Więc to była jakby taka pierwsza kwestia, jedna z pierwszych takich spraw. Od upór. 15 marca detektyw przybywa do domu rodzinnego Tami Vincent, przekazuje bolesną informację o Lusie, córki i siostry. Jak to właśnie ujął jeden ze śledczych, no tak wyglądało właśnie na podstawie tych wszystkich zbiegów okoliczności, tego wszystkiego, co tam się podziało, jakby dziewczyna chciała zostać znaleziona. By chciała, żeby ta rodzina wiedziała, co się z nią stało. Po 27 latach czekania na jakąkolwiek informację, to w końcu dowiedzieli się prawdy. 7 sierpnia następuje ostatnia ekshumacja szczątków Tami i zgodnie z wolą rodziny zostają one skremowane. Urna została przetransportowana do stanu Waszyngton, tam gdzie właśnie rodzina mieszkała cały czas, i 10 sierpnia 2007 roku prochy zostały złożone w cmentarzu w stanie Waszyngton,
tam w takim mauzoleum. Podczas takiej małej, dość skromnej ceremonii pożegnalnej tam uczestniczyło tam 7 przyjaciół, członkowie rodziny, w tym właśnie siostra Tami i mama Tami, Glenda Vincent. Wtedy miała 63 lata, z tego co pamiętam. Była już wtedy dość ciężko chora, poruszała się na wózku infolickim, dlatego że ona cierpiała na chorobę układu oddechowego i z tego tytułu musiała mieć taki cały dostęp do butli z tlenem. Oczywiście na tym nie koniec, ale koniec tak zwanych dobrych informacji. O ile można to było nazwać dobrą informacją, tyle że zidentyfikowane ze zwłoki. Zarówno rodzina, jak i policja byli zdeterminowani, żeby odkryć prawdę, kto tak naprawdę stoi za śmiercią Tami Vincent. Sandy, czyli właśnie młodsza siostra, w apelu do prasy, bo tam proszono ponownie, czy może ktoś wie, czy może ktoś pamięta coś, no chociaż to 27 lat, jak mówię, no to nam była, że tak gorzko trochę stwierdziła, że mordercy sobie chodzą wolno, używają życia, a Tami nawet nie miała tam możliwości tak na serio tego doświadczyć, tego życia. Bo tak szybko została zabrana, w tak brutalny sposób została zabrana z tego świata. 30 września 2007 roku policja w Kalifornii wystosowała taką prasówkę, taką informację prasową, prosząc jakiekolwiek informacje, które pomogłyby rozwiązać tą sprawę. Natomiast no, to nikt się nie zgłosił. Ta sprawa, mimo tego przełomu niesamowitego po 27 latach, nigdy nie zyskała jakiejś wielkiej medialnej sławy. Znaczy, była przedmiotem jednego z odcinków poświęconym zagadkom kryminalnym, który nazywa się America Most Wanted. Zdaje się, że w 2008 roku został wyemitowany, natomiast nie przyniosło to żadnych dodatkowych informacji. Niestety nic więcej nie wiemy. 12 lat później nadal morderstwo pozostaje zagadką. Tak do końca nie wiadomo co, gdzie, jak. Przypuszcza się oczywiście, że dziewczyna została zamordowana przez swoich pracodawców, czy tam ludzi wynajętych przez tych pracodawców, czy tam sutenerów. Jednak dokładnie nie wiadomo kto, gdzie i jak dokonał tej strasznej zbrodni. No serio strasznej. Koło tej sprawy jest też sporo, jak mówię, lokalnej polityki, co nie ułatwia, no nigdy nie ułatwia, nieco teorii spiskowych właśnie, że być może tam jakieś kręgi były w to zaangażowane. I tak o Tami Vincent się trochę o tym w tym wszystkim niestety zapomina. Dziewczyna popełniła straszny błąd, uciekając z domu, wplątując się w takie, nie inne układy, ale jak się chciała wydostać, to przypłaciła to życiem, mimo tej niby opieki jakiejś tam systemu. Morderca Tami Vincent do dzisiaj nie został ujęty, ani nie zostały poczynione w tej sprawie żadne aresztowania, nie było żadnych podejrzanych. Śledztwo, pomimo że tragedia miała miejsce 40 lat temu, no bo mamy 2019 rok, więc właśnie tak, 40 lat, niedługo wybije. Ono nadal trwa, nadal ta sprawa jest otwarta, jednak policja się obawia, że wyczerpali już swoją pulę cudów w tej kwestii. Jednak skoro o cudach mówimy, to, że gdyby ktoś z Was miał jakiekolwiek informacje na temat tej sprawy, jest numer telefonu do biura szeryfa w hrabstwie Marin w Kalifornii, który oficjalnie się tam tematem zajmuje. Wyświetla się w tym momencie na ekranie, więc możecie go także znaleźć w opisie filmu. I jakby, jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek możliwości, informacje, to tam można zadzwonić. Tyle więc dla Was mam dla dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ile takie sprawy mogą się podobać. I dajcie znać, co myślicie w tej kwestii tego konkretnego przypadku. Czy to była lokalna polityka, czy to zupełnie niezwiązany temat. Bo z jednej strony dziewczyna została przetransportowana do Kalifornii, czyli ktoś podjął jakiś trud, żeby ją tam zabrać, a nagle została zamordowana. Oczywiście tutaj jest proces i tak dalej, ale przecież nie podejmowała jakichś prób ucieczki. Szła z tym swoim mordercą grzecznie, z nim do sklepu patrzyła, jak kupuje te wszystkie rzeczy. Nie zdawała sobie prawdopodobnie sprawy, po co, jak, dlaczego. No, makabra wręcz. Natomiast są różne teorie. Być może właśnie to był ten gang, to jest najbardziej popularna hipoteza. Być może to jest zupełnie ktoś inny. Natomiast tylko wiemy, że to są poszukiwania tego mężczyzny w białym garniturze, który towarzyszył jej w tym sklepie, że to on jest sprawcą lub jednym ze sprawców tego straszliwego morderstwa. Więc tyle. Ja się już z Wami pożegnam. Na końcu jednak zaznaczę, że ostatnio kryminalnie nieco skręciły w takie sprawy bardziej społeczne, czy też wielopoziomowe i pytaliście się, czy to już tak zostanie. No i nie zostanie, jak widać, i będziemy wracać zarówno do spraw takich nierozwiązanych,
tajemniczych zaginięć, jak i całkiem nowych zagadek kryminalnych. Więc to wszystko na dzisiaj. Przytulcie swoje dzieciaki, nie uciekajcie z domu, bo to się kończy bardzo, bardzo źle zazwyczaj. I życzę Wam fantastycznego dzionka i do usłyszenia już niedługo. Buziaki, pa pa. Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Znak Litera Nowa, polskim wydawcą książki Sprawa dla Koronera, poświęconej sprawom prowadzonym przez amerykańskiego koronera Kena Holmesa.